Jest w starym filmie o Kargulach i Pawlakach taka scena, kiedy żona Pawlaka martwi się o to, że ich wnuczka wychodzi za mąż za kogoś, kto nie jest zabuga. I mówi, czy to w ogóle jest dobrze. I wtedy Pawlak odzywa się do niej i mówi, ach Mania, kiedy w tobie zaświta historyczne myślenie, że Polska nie dzieli się na kresowych i resztę, tylko na mądrych i głupich. Tak, taki podział kiedyś przebiegał świeżo po wojnie między Polakami. Dzisiaj, jak wiecie, ta linia podziału biegnie inaczej przez nasz kraj. Ale najważniejszy to jest podział na tych, którzy są według ciała i na tych, którzy są według ducha. Jak mówi Pismo, na tych, którzy żyją według ducha i na tych, którzy żyją według ciała. A w Biblii Poznańskiej na tych, którzy się kierują pragnieniami ciała i na tych, którzy kierują się nakazami ducha. Do której grupy moglibyśmy siebie zakwalifikować? Jak myślicie? Biblia opisuje dosyć wyraźnie ludzi cielesnych, przedstawia też charakterystykę ludzi duchowych. I niechby to dzisiejsze rozważanie pomogło nam określić naszą pozycję w tym podziale. Do kogo byśmy się zaliczali, gdyby ktoś nas zapytał o to i oczekiwał odpowiedzi? No bo ja, jak wiecie, nie oczekiwałem odpowiedzi, na szczęście. A tekstem Słowa Bożego, który dzisiaj rozważymy i z którego wyciągniemy trochę wniosków o tym, jacy są ludzie duchowi, jest fragment 8 rozdziału listu świętego Pawła do Rzymian. Czytamy Słowo Boże od 5 wersetu. Bo ci, którzy są według ciała, kierują się tym, co cielesne. Ci zaś, którzy są według ducha, tym, co duchowe. Bo to, ku czemu dąży ciało, sprowadza się do śmierci, a to, ku czemu duch, do życia i pokoju. Stąd cielesne dążenia są przeciwne Bogu. Nie poddają się one prawu Boga, nawet nie są w stanie. Ci zaś, którzy są według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Wy natomiast nie jesteście w ciele, lecz w duchu, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Kto zaś nie ma Ducha Chrystusa, ten do Niego nie należy. Jeśli jednak Chrystus w was jest, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, duch jest żywy dzięki sprawiedliwości. Jeśli zaś mieszka w was duch tego, który wzbudził Jezusa z martwych, to ten, który przywrócił do życia Jezusa Chrystusa, ożywi również wasze śmiertelne ciała przez swego ducha, który mieszka w was. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ten właśnie Duch świadczy wraz z naszym duchem, że jesteśmy dziećmi Boga. A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Boga, a także współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, po to, by razem z Nim mieć również udział w chwale. Tak, i właśnie dzisiaj chciałem wam zaproponować,
abyśmy przyjrzeli się charakterystyce ludzi, którzy żyją według Ducha. Czego z tego tekstu możemy się nauczyć na ten temat? Otóż po pierwsze tego, że ludzie żyjący według Ducha kierują się tym, co jest duchowe. Kto żyje według ciała, kieruje się pragnieniami ciała. To, czego ich ciało pragnie, czego się domaga. Kieruje się swoimi zmysłami naturalnymi, swoim doświadczeniem, obserwacją, radami innych ludzi. Tak. Kieruje się ludzką mądrością, a Biblia mówi, że ta mądrość to mądrość ziemska, zmysłowa, demoniczna. Nie jest to mądrość, która pochodzi z góry. Tak ludzie żyją wokół nas. I nam się też ten sposób myślenia wciska. I często może się zdarzyć, że nawet wierzący człowiek zaczyna się kierować tym, czym kierują się inni ludzie. Ale ci, którzy są według Ducha, oni się kierują tym, co duchowe. Mają inne priorytety w życiu, tak czy nie? Inne wartości, nowy system wartości. Wszystko, co mi było zyskiem przedtem, uznałem za śmieci, napisał apostoł Paweł. Bo teraz jest zupełnie nowy kierunek w życiu, nowa wartość. Jednym słowem, ci, którzy są według Ducha, to są ludzie myśli Chrystusowej. Myślą jak Jezus, który napełniony Duchem Świętym chodził po tej ziemi. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem. Nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. Człowiek duchowy natomiast rozsądza wszystko, sam jednak pozostaje poza ocenami. Tak, ci, którzy są według Ducha, kierują się tym, co duchowe. Po drugie, ci, którzy żyją według ciała, żyją w cieniu śmierci. Cały czas mają to widmo śmierci, od urodzenia faktycznie. Skupiają się na tym, jak uniknąć tej śmierci, jak przedłużyć sobie życie, jak uciec przed śmiercią, a i tak dążą ciągle do śmierci, bo nie mają żadnej innej perspektywy. Rozumiecie? Śmierć jest piętnem, które się kładzie na ich życie. A ci, którzy są według Ducha, ci, jakkolwiek to zabrzmie w polskich uszach, ci są za życiem. Rozumiecie? Wszyscy, którzy są według Ducha, wszystko robią w kierunku życia. Rozumieją, bo Duch to objawia, co przynosi życie w nasze życie, co owocuje życiem. I to robią, a więc pokutują, nawracają się, rodzą się na nowo z Ducha Bożego, porządkują swoje życie, uwielbiają Boga i chodzą w niedzielę na nabożeństwa, przychodzą, czytają Biblię, rozsiewają słowa życia wokół siebie, wszystko robią ku życiu, dążą do życia i pokoju. Tych, którzy żyją według ciała ciągle coś niepokoi, bo bezbożni są jak wzburzone morze, czytamy w Izajasza 57. Morze, które nie może się uspokoić, a którego wody wyrzucają na wierzch muł i błoto. Nie mają pokoju bezbożnicy, mówi mój Bóg. Ludzie, którzy są cieleśni, żyją według ciała, nie mają pokoju. Spustoszenie i nędza na ich drogach, a drogi pokoju nie poznali, czytamy w liście do Rzymian. A ci, którzy są według Ducha, ci są na drodze pokoju. Wybierają to, co wnosi pokój,
w ich własne życie i w życie innych ludzi. Odkrywają, jakie są skutki określonego działania, postępowania, a nawet samych słów. I jeśli to ich potem niepokoi, to potem unikają takich słów czy takich czynów, bo są na drodze pokoju, dążą do pokoju. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani, mówił Pan Jezus. Dążcie do pokoju ze wszystkimi, czytamy w liście do Hebrajczyków. Tak, ci, którzy żyją według ducha, dążą do pokoju. Dążą w swoim codziennym życiu do tego, co wnosi pokój Boży do ich serca. Podstawowym warunkiem tego pokoju jest wiara w Jezusa Chrystusa, usprawiedliwienie. Usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem. Człowiek, który zaczyna działać, żyć według ducha, przede wszystkim o to zadba. Przede wszystkim o to zadba, by być pojednanym z Bogiem, żeby mieć pokój Boży w sercu. Choćby się wtedy świat walił i palił, to my mamy, jesteśmy spokojni, bo wiemy, jaka jest nasza przyszłość. Ci, którzy są według ciała, choćby nie wiem, co robili, nie mają szans, by się spodobać Bogu. Tak mówi Słowo Boże. Ci zaś, którzy są w ciele, Bogu podobać się nie mogą. Choćby nie wiem, jak się pięknie ubrali, jak pięknie się pomodlili, choćby nie wiem, jak pięknie żyli, to nie mogą się podobać Bogu, bo są w ogóle poza widokiem. Ponieważ Bóg patrzy tylko na tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Tylko ci mogą się Mu podobać. Tylko ci, którzy są w duchu, żyją według ducha, mogą się Bogu podobać. Ludzie tego świata nie mogą się podobać Bogu. A ci, którzy są według ducha, o tak, ci za sprawą ducha naśladują Jezusa. Bo Jezus powiedział o Duchu Świętym, że On z mego weźmie i wam oznajmi. I ci, którzy są według ducha, oni mają na co dzień informacje o tym, jaki jest Jezus, jak Jezus by postąpił, co Jezus by teraz powiedział, jak Jezus by zareagował, bo Duch Święty bierze z Jezusa i nam oznajmia. I my dzięki temu możemy się podobać Bogu. Ten, który bada serce, rozumie zamiary ducha, gdyż wstawia się za świętymi zgodnie z myślą Boga. Czytamy w liście do Rzymian 8:27. Wszystko w życiu człowieka, który jest napełniony Duchem Świętym, który żyje według ducha, wszystko podoba się Bogu, bo On wzoruje się na Jezusie Chrystusie, bo Duch Święty zgodnie z myślą Bożą prowadzi takiego człowieka. I jakie jest to miłe, kiedy człowiek postępuje tak, jak Bogu się to podoba. Gdy Ojciec z góry zobaczył swego Syna, który przyszedł nad Jordan, dał się ochrzcić, Duch Święty stąpił na Niego, to co powiedział Ojciec. To jest Syn mój, w którym mi się upodobało, który mi się podoba, mówiąc krótko. I tak też na nas patrzy przez Chrystusa Jezusa, jeśli jesteśmy w Duchu Świętym. Po czwarte, ci, którzy są według Ducha, są stale prowadzeni przez Ducha Świętego, jak to w naszym tekście dzisiaj zauważyliśmy. Ci, którzy są według ciała, nie mają łączności z Duchem Świętym, są martwi duchowo. Duch Święty nie ma możliwości oddziaływania na ludzi, którzy żyją według ciała. Nie ma, bo ten odbiornik jest wyłączony, jest martwy, jest zepsuty, nie ma. Martwi duchowo. Ludzie naturalni na tym świecie są duchowo martwi.
myślą, chodzą, wymyślają różne rzeczy, lepsze lub gorsze, często złe, bardziej niż dobre, są martwi duchowo. Żeby mieć łączność z Duchem Bożym, żeby Duch Święty mógł nas stale prowadzić, trzeba, żeby to wewnętrzne urządzenie, ta busola wewnętrzna została włączona. Trzeba kliknąć. Jak nie klikniesz, to GPS nie działa. Trzeba kliknąć, żeby zaczął działać. I ci, którzy są według Ducha, oni mają włączony właśnie ten wyłącznik. Jeśli ktoś nie żyje według Ducha, żyje w ciele, tylko w ciele, to oczywiście Duch Święty ma możliwość, żeby posłać jakiś impuls. Duch Święty może nawiedzić człowieka, żeby nim potrząsnąć, żeby mu coś objawić o Chrystusie, żeby go pociągnąć ku Bogu, ale taki człowiek nie ma stałego prowadzenia przez Ducha Świętego. Jest zdany na własne zmysły, na samego siebie. A ci, którzy są według Ducha, to stale Duch ich prowadzi. I rano, i wieczorem, i w poniedziałek, i w piątek, i w nocy, kiedy tylko i gdziekolwiek się znajdziemy, On nas stale prowadzi. Bo wszyscy, których prowadzi Duch Boży, są dziećmi Boga, przeczytaliśmy. I Pan będzie cię wciąż prowadził, Bóg obiecywał, zapowiadając odnowę Izraela, obiecywał swojemu ludowi. A gdy będziecie chcieli iść w prawo albo w lewo, twoje uszy usłyszą słowo odzywające się do ciebie z tyłu. To jest droga, którą macie chodzić. Tak Bóg opisywał to prowadzenie w przyszłości, to prowadzenie ludu Bożego, gdy da im ducha swego do ich serc, gdy ich odrodzi, gdy będą nowym stworzeniem. Co jeszcze charakteryzuje tych, którzy żyją według Ducha? Ci, którzy żyją według Ducha, mają wolność i odwagę synów Bożych. Ci, którzy są według ciała, mają mentalność niewolników. Ciągle są niepewni, ciągle nie wiedzą, co się z nimi stanie, bo każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu, a niewolnik, ma taką określoną mentalność, że nie wie, co się z nim stanie za chwilę. Tacy ludzie, którzy żyją według ciała, ciągle walczą o niepodległość. Bez przerwy mają jakiś powód, żeby walczyć o niepodległość. Wciąż mają potrzebę udowadniania swojej niezależności. W rodzinie, w szkole, w pracy, w społeczeństwie, ciągle, żeby jakoś udowodnić, że jestem niezależny. Jestem kobieta niezależna. Ja już mam 18 lat i już od was, rodzice, niezależny. Synu, pomyśl, czy już nie potrzebujesz tego łóżka i tej lodówki. Ale już mam 18 lat, już jestem niezależny. Niektórzy zaklinają rzeczywistość. Tak jak Żydzi kiedyś mówili, że oni nigdy nie byli niewolnikami, a w tym czasie byli pod okupacją rzymską. Zaklinali rzeczywistość, że oni nigdy nie byli niczyimi niewolnikami. Tacy ludzie żyją zastraszeni zniewoleniem, że ktoś ich zniewoli, że ktoś, nawet jak przyjdą do kościoła, to czasem się tak chwilę wahają, czy czasem ten pastor ich nie zniewoli, czy ci starsi nie narzucą im swojej woli. Lepiej się nie przyłączyć do kościoła, bo będą mi narzucać jakąś niewolę. Tutaj trzeba uważać. A ci, którzy są według Ducha, ci, którzy żyją według Ducha, nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by ponownie żyć w zastraszeniu, lecz ducha usynowienia, w którym wołamy Abba, Ojcze. Ci, którzy są według Ducha,
mają wolność i odwagę synów Bożych. Jak jesteśmy synami Bożymi, to się nie musimy obawiać. To mamy dostęp do Ojca. Nikt nas nie zniewoli, nikt z nas nie zrobi z nas niewolników, bo jesteśmy synami, synami Bożymi. Ciśnie mi się taka scenka, gdzieś kiedyś o niej czytałem, że w Białym Domu to miało miejsce, że syn prezydenta wbiegł tam nagle do drzwi Białego, do tego gabinetu owalnego, a jakiś tam świeży tych ochroniarz zatrzymał go i mówi, tu nie wolno tutaj tak wbiegać, to jest przecież gabinet pana prezydenta. A ten chłopczyk mówi, to jest dla ciebie prezydent, a dla mnie to mój tata. I poszedł sobie do tego gabinetu. Tak, wolność, odwaga synów Bożych przynależy do tych, którzy są w Duchu. Gdy Duch Święty nas napełnia, to my wiemy, jaka jest nasza tożsamość, jakie mamy prawa, że śmiało możemy przystąpić do tronu łaski, nie bać się niczego. Ci, którzy są według ciała, budują swoją tożsamość w oparciu o idee i wartości świata, które się ciągle zmieniają. Ciągle na nowo muszą jakoś dodawać sobie wartości przez jakąś przynależność, przez zmianę poglądów, przez podwyższenie swojego statusu społecznego, poprawienie wykształcenia i tak dalej. No ciągle muszą jakoś udowodnić swoją wartość i głównie w tym świecie tę wartość pokazujemy poprzez naszą przynależność. Dlatego niektórzy mają te różne plakietki i legitymacje, do kogo należą, kim są i tak dalej. A świat przemija i jego wartości przemijają. I jak wiemy, już my trochę starsi, że dawna przynależność dzisiaj nic nie znaczy, a nawet może oznaczać kłopoty. Tak. I to się zmienia. Na przestrzeni dekad bardzo się to zmienia. To, co parę lat wcześniej nobilitowało, wzbudzało szacunek, dzisiaj jest już w pogardzie. Potrzebna jest jakaś nowa przynależność, dlatego niektórzy się przemalowują, zmieniają przynależność, żeby coś znaczyć, żeby mieć jakąś wartość. A ci, którzy są według Ducha, ten to Duch świadczy wespół z Duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Duch Święty w nas nam świadczy. To, co w nas też jest. To nie jest tak, że Duch Święty nam narzuca to, ale to jest też w nas, że jesteśmy dziećmi Bożymi, bo przyjęliśmy Jezusa Chrystusa, a tym, którzy Go przyjęli, Bóg dał prawo, by nazywali się dziećmi Bożymi. Zobaczcie, jaką miłość okazał nam Ojciec, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, czytamy u świętego Jana. Wspaniale. I my to wiemy. I mówimy, Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Mamy prawo. Przynależymy do naszego Ojca w niebie. Po siódme. Ci, którzy żyją według Ducha, mają pewność dziedzictwa przyszłej chwały. Ci, którzy są według ciała, nie wiedzą, co ich czeka. Zapytaj ludzi, choćby nawet religijnych, takich z nazwy religijnych. Oni nie wiedzą, co ich czeka. Boją się tego, co może ich czekać. A to się dopiero potem okaże. A kto to wie, mówią. Nie wiedzą. Nie mają żadnych podstaw, by po śmierci spodziewać się czegoś dobrego. Bo każdy ma coś za uszami, każdy to wie. Dlatego
płacą pieniądze, żeby ktoś się o nich pomodlił, żeby odpust im dał, żeby zapewnił jakoś, żeby skrócił męki czyśćcowe i tak dalej. Takie różne ludzie rzeczy powymyślali. W tym strachu, co ich czeka, bo nie są pewni. A ci, którzy są według ducha, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym, czytamy w liście do Efezjan. Ten duch jest zadatkiem naszego dziedzictwa do czasu otrzymania własności, dla pomnożenia Jego chwały. Ci, którzy żyją według ducha, mają pewność dziedzictwa przyszłej chwały. Właśnie duch jest zapewnieniem, jest pieczęcią Bożą, jest rękojmią naszego zbawienia. Jest świadectwem, mieszkając w nas, wypełniając nas, prowadząc nas, jest dowodem tego, że Bóg przygotował dla nas chwałę, wieczną chwałę, że nas weźmie do tej chwały, że daje nam Królestwo Boże. Duch Święty w nas jest tego dowodem, jest pewnością. Jeżeli byśmy mieli szukać jakiegoś wzorca tutaj na ziemi, wśród ludzi, wzorca człowieka, który żyje według ducha, który jest według ducha, to kogo byśmy wzięli na pierwszy plan? No wiem, że wiecie. Pana naszego Jezusa Chrystusa, prawdziwy człowiek, który przeżył 30 lat gdzieś tam w Nazarecie jako cieśla i potem przyszedł nad Jordan i dał się ochrzcić przez Jana i Duch Święty na niego zstąpił. Głos z nieba się odezwał, o czym już wspomnieliśmy, ale co się zaczęło dziać z Jezusem? Ten Duch zaczął go prowadzić. I gdy czytamy Ewangelię, to mamy obraz Jezusa, prawdziwego człowieka, który żyje w duchu, który jest według ducha. Na pewno zauważyliście, że po tym momencie, kiedy duch stąpił na Jezusa, wszystko się tak naprawdę dopiero zaczęło. Inaczej zaczął mówić. Niezwykłe rzeczy zaczął czynić. Nabrał określonego kierunku. Już było wiadomo. I zaczął o tym mówić, po co przyszedł na ten świat. I zaczął zbawiać. I zaczął podawać rękę ludziom. I zaczął objawiać ludziom Królestwo Boże, głosić Słowo Boże. Ach, cóż to było za życie. A dlaczego było takie niezwykłe? Bo Duch Święty napełnił Jezusa z Nazaretu. Bo Duch Święty zaczął go prowadzić. Dlatego chciałem dzisiaj zachęcić nas na nowo do tego, abyśmy przyjrzeli się bliżej Jezusowi, co z Nim się stało, gdy stąpił na Niego Duch Święty. Czytając Ewangelię, zacznijmy na to zwracać uwagę, że to wszystko, co Jezus mówił, co czynił, wynikało z tego, że był napełniony Duchem Bożym. I dlatego wszystko mówił to, co Ojciec chciał, żeby mówił i wszystko czynił tak, jak Ojciec chciał. Zawsze Jezus też, zwróćcie uwagę, jak będziecie czytać, że zawsze Jezus działał zgodnie z Pismem. Mówił czasem, a jakże inaczej by się wypełniło Pismo, gdybym tego nie zrobił. Jezus w Duchu Świętym w tej wspaniałej wolności chodził, mówił, reagował, napominał, pokazywał, na czym polega prawdziwe przestrzeganie prawa. W oczach niektórych ludzi nawet łamał prawo, ale on prawa nie łamał, a zawsze to wszystko robił tak, że to było zgodne z wolą Bożą, zgodne ze Słowem Bożym, zgodne z Pismem. Duch Święty
zawsze nas tak prowadzi, że to będzie zgodne z Pismem Świętym. Są takie trendy, takie tendencje, taki sposób myślenia, że Duch Święty dzisiaj wyprowadza nas dalej poza ramy Pisma Świętego. Uważajcie na takich. Uważajcie i słuchajcie. Jeśli ktoś zaczyna w duchu mówić rzeczy, których nie ma w Biblii, robić rzeczy, których nie ma w Biblii, uciekajcie od takich. Bo Jezus zawsze mówił i działał zgodnie z Pismem Świętym. Tak, bracia i siostry, ludzi czasem dzieli się na mądrych i głupich, na konserwatywnych i liberalnych. Różnie się dzieli, ale dzisiaj Słowo Boże z listu do Rzymian wyznaczyło inną linię podziału. Zresztą nie dzisiaj ją wyznacza, tylko od dawna. Podziału na tych, którzy żyją według ducha i na tych, którzy żyją według ciała. Nie skupialiśmy się na tych, którzy żyją według ciała, bo po co nam to? My chcemy zastanowić się, jak to jest i czy my pasujemy do tych, którzy żyją według ducha. Czym się charakteryzują tacy ludzie? Kierują się tym, co duchowe. Dążą do życia i pokoju. Podobają się Bogu. Są prowadzeni na co dzień przez Ducha Świętego. Mają wolność i odwagę synów Bożych. Ha! Mają wewnętrzne świadectwo przynależności do Boga. Mają pewność dziedzictwa przyszłej chwały. Są pewni zbawienia. Nie drżą, co się z nimi stanie po śmierci. Nie boją się śmierci, bo choćby umarli, żyć będą. Czy te cechy pasują do ciebie? Czy ta charakterystyka osób żyjących w duchu, pełnych ducha, pasują do ciebie? Niezwykłość życia według ducha jest w zasięgu każdego, kto uwierzył w Jezusa Chrystusa. To jasno powiedzmy, to nie jest tylko dla jakichś tam wybranych części Kościoła. To dla wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa. Dla każdego, kto narodził się z wody i z ducha. Taka charakterystyka jest dostępna. A wzorem jest sam Pan Jezus. Więc równajmy szereg, bracia i siostry. Powstańmy do modlitwy.